I zaczynamy kolejny. Kolejne 40 minut zaliczać, czas zacząć. Dobra, natomiast my potrzebujemy... O, gościu sprzedaje śruby, kiedy ja nie potrzebuję w tej chwili. Nice. Kupiłbym aluminium z chęcią. Nie wiem, czy aluminium jest potrzebne chyba do naprawy. No dobra. Stracę... Coś sprzedałem. Ważne, stracę jakieś pieniądze, ale... No spoko, tam stracę z 5, tam chyba. Coś takiego. Bez znaczenia. Natomiast teraz... Idziemy sobie spokojnie do zamku. I w zamku co zrobimy? Coś miałem zrobić w zamku. A, cały syp wrzucę do warsztatu, żeby nie nosić tych śmieci ze sobą. Będę miał większy limit ciężkości, jaki będę mógł zanieść ze sobą. Więc spoko. I przy okazji jeszcze pozbyłbym się reszty broni, jakie teraz mam, bo nie używam ich po prostu, tylko marnują mi miejsce w ekwipunku. Ale oczywiście bronię zaniosę do mojego standardowego miejsca, które jest gdzieś tam daleko, daleko stąd, więc przez chwilę jeszcze poskaczemy trochę. Wybaczcie, że tak skaczemy, nie wykonujemy misji, no i mimo wszystko to jest część tego wszystkiego. Ile co będzie trwało Midasora? Co ma ile trwać? Dobra. Tego się pozbędziemy. I teraz lecimy do... Sanktuarium. Jeżeli nie wiecie, sanktuarium, mam taką fajną skrytkę, w której trzymam cały ten sprzęt. Wiktor, teraz nie. Teraz zajmuję się tylko, przygotowałem się pod misję i demisję wykonywać. Jak skończę tę misję, to pójdę tam. Dobra, teraz idę misję oddać. Znaczy oddać misję, jest w broni oddać, what the fuck. Tutaj. No i tak, wyrzutni rakiet nie będę używał. Dobra, może ją użyję. Pistolet sobie zostawię. To sobie tutaj zostawię. To też tutaj zostawię. To w sumie też powinienem zostawić, ale poczekam jeszcze. Pistolet Kelloga, nie mam niestety amunicji, więc zostawię go. Miecz w ogóle zarąbisty, to też zostawię tutaj. To sobie zostawię, bo będę nosił i używał tego w sumie. To sobie zostawię, karabin snajperski może się przyda. Młotowy zostawię sobie. Sygnały też tutaj pochowam. Sorek, pozdrawiam Michała, pozdrawiam. Zrobię to, spokojnie, tylko że nie teraz. Teraz idę misję zrobić, przygotuję się na misję bardziej. Wyrzutnie rakiet też bym chyba zostawił. Zostawię w razie czego, no bo w sumie posłucham nosić za każdym razem. A tymczasem jeszcze pójdę naprawić zbroję, jeżeli będę miał w ogóle materiał na to. Aluminium nie mam, ta? Słabo. Muszę jednak wrócić i kupić aluminium. Tu, tam. Dulek. No, to spoko. Bo to zrobię, tylko że po prostu teraz zajmuję się jedną rzeczą, nie będę też wszystko tam rozgarniał na inne rzeczy, bo tak to nigdy tej misji nie skończę w końcu. Siemanko Midas, mam nadzieję, że wpadniesz jeszcze jak coś, byłbyś zainteresowany, to pamiętaj, że...
Pamiętaj, że niedługo, a dokładnie to pewnie wieczorem, pojawią się archiwum z dzisiejszego live'a. Seba, czy mam Skype'a? Mam, oczywiście, że mam Skype'a, mam. W opisie sobie poszukaj, tam mam. Hey there. If you're looking to keep your load light, we can shoot the breeze about the old-fashioned pistol or anything else you need. Let's see what you got. Don't forget to stock up on ammo. Dobra, Arturo, ty dawaj te aluminium lepiej. Nice. No to Mida, zapraszam. Jakie wielkie boom, o co chodzi? Tu. Dobra, naprawione. Seba, poszukaj sobie mojego Skype'a w opisie, jest tam. A jeżeli tutaj nie ma w opisie, to wejdź sobie na jakikolwiek inny filmik i tam jest w opisie pokazane, jest napisany mój Skype i możesz sobie spokojnie dodać. Nie ma problemu. Nie mam ręki? Znaczy nie mam ręki do jasnej, ciasnej. What the fuck? Nie mam tutaj ręki w ogóle. Dlaczego? Oho. Przypadkiem ją kurde zabrałem. A, w trójce megaton. No było, można wysadzić. Tak, było. Była ta misja, że jakiś tam... Jakiś gostek nam proponował dla starego dziadka, że mamy wysadzić megaton i wtedy on nas zapraszał do domku i tam dawał jakieś tam gratisy, pamiętam. Chyba, że coś tam pomieszałem. Okej, mamy już wszystko. Teraz moglibyśmy, ale tam nie idziemy, w tą stronę nie. Idziemy tutaj. No to dobrze, Seba, że masz. Możesz sobie spokojnie zaprosić. Teraz nie jestem na Skype'ie, ale wieczorem wejdę. No chcesz, że się możesz połączyć, ale do niczego nie zadzwonisz się, bo nie mam Skype'a włączonego. Nice. Okej. Tu było to wejście, nie? Nick, idziesz ze mną? Idzie, dobra. Nice. W końcu się uda zrobić misję. Ta misja nie ściąga mi powiek z oczu. Dobra. W końcu będziemy mogli to zrobić. Wiesz co, nie chcę. Nie chcę, bo po prostu internet będzie mi nie ogarniał, bo po prostu na styk streamuję. A nie chcę pomniejszać jakości, zniżać jakości. Żeby nie było później jakichś problemów z tym, że nic nie widać, czyli itp. itd. itd.
A nie wiem, kim jesteś, wiesz? Syntkiem jesteś pewnie, kurde. Wszędzie syntki są. Syntki, 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 fajna rzecz. Okej, okej, okej. Witam, witam. Jakieś tutaj, kurde, wieżyczki, trupki jakieś leżą. Fajnie, zbieram bronię. Nice. Pora na Bachora. No, 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 Majin. Właśnie robimy to, porę na Bachora. Wykonujemy misję dla trasy. Trasa nam zabrała informację o tym. O chipie z... Z czego? Z łowczego, którego zabiliśmy. I teraz jeszcze... I teraz spokojnie wykonamy tą misję i... Będziemy coś innego zrobić. Kacper, dokładnie tak się nazywam. Już się zauważyli. Chodź, leżysz na ziemię, dobrze. Weźmiemy sobie teraz, weźmiemy antyrada. Położymy się do łóżka. A, nie możemy się położyć do łóżka, no dobra. Wiesz co, Wiktor, powinieneś przestać spać, bo coś ci tutaj, kurde, źle to dla ciebie wpływa. Spoko, Kacper, dobrze, że mnie tam masz. Dobra, idziemy dalej. Co oni tam gadają? Jak jeden mąż, to sam mówią. Więc mam zdobyć jakiś prototyp, ale nie mam pojęcia, gdzie mam iść po niego. Ale to chyba nie problem. Nick, weź mi otwórz ten panel. Gość jest ultra potrzebny po prostu. Okej, Wiktor, miłego ci pana. Od kiedy nie mogę terminalu używać, kiedy jestem w pancerzu? What the fuck? No dobra. Nie wiem, po co to hakować, skoro nic tu nie było.
Ten się chowa. Przez chwilę swoje, do swojego strzelałem. Ale co tam? Gdzie ja mam iść w ogóle? O, coś tu widziałem. A, to jest klasyk. Co to jest? To miejsce? Może coś fajnego tu będzie. Terminal tu jest do otwarcia. Co to wybuchło? Nick, weź otwórz ten terminal. Co on robi? A, on umarł tutaj w międzyczasie, no dobra. No wiem, że ty jesteś geniuszem, znaczy, że wszyscy są geniuszami w otwieraniu tego. Okej, otwórz drzwi. Nie wiem, jakie drzwi otwieram, ale jakoś otworzę. Otwiera, Jezu, otworzę. Okej, dobra, otwarte. O, tutaj. Jakieś płyty grzewcze? Okej, zamknięte. Znaczy otwarte w sumie. Ale zebrane. Tutaj może jakiś fajniejszy sprzęt? A, jakaś kurde broń. Jakieś kapsle nawet? Fajnie, powiedzmy, że się opłacało. Idziemy dalej. Dzięki Seba za miłe słowa. Cieszę się. Okej, okay. Mamy pistolety. Ja sobie z chęcią to otworzył. Sterowanie wieżyczkami. Oho, dobra, no to wyłączę je, jedna tylko w sumie. Ale chociaż ta jedna nie będzie do mnie strzelała. Uruchom windę, dobra. Spoko. Poziom trudności. Mamy. Czy mnie tu zamknęli? Czym się go zdaje? Cholernie w tę stronę dziś otworzyły. Gdzie ta winda jest? Bo nie mam pojęcia w ogóle. Gdzieś tutaj pewnie, co? O kurwa. Chciałem windę, nie was. Ale dostał trafienie krytyczne, dobrze. Dobra, no ja nie dziwię się. Chyba też na trzeźwo albo bez narkotyków nie byłbym w stanie oglądać tego live'a.
Mamy prototyp. Tommy? O. No wiesz co, ogólnie Wiktor, to ja wiem, że trzeba się naćpać, żeby moje filmy zrozumieć. To taka prawda. Sam stosuję. Dobra, 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 dobra. Butelka po piwie. Best agents carry special ordnance made by Tinker Tom. He's, well, you'll know when you meet him. Call this gun a vote of confidence. Oh. Trzydzieści obrażeń, 10 mm, szybkostrzelność taka średnia, ale jest spoko nawet. Ale najważniejsze, że zwiększona szansa na trafienie VATS i 25% mniejsze zużycie punktów akcji, zarąbiste. Jeszcze ulepszy ten pistolet, to będzie idealny. Tymczasem powinienem wyrzucić coś takiego. Coś takiego ciężko bym powinien wyrzucić. No powinienem był coś wyrzucić, no nie powiem. Na przykład wyrzuciłbym... O, takie same, ale inne. Beka? Upuść. No tylko jeden bym upuścił. O. Dobra, jak stąd wyjść? Halo. Nie mam pojęcia. Nie wiem też, gdzie mam iść. What the fuck? Jakiś beka. Exit. O, dobrze, że mi powiedziała, że to jest exit, bo bym nie wiedział. Jednak znaki się przydają. Aha, czy ja otworzyłem windę, zanim ja chciałem stąd wyjść, tak? Nice. Chyba zdążył. O, musiałem się przepchnąć, bo by tak, tak by mnie nie puścili nawet, kurde. Dupki, dupki, dupki żołędne. Okej, wychodzę stąd i... idę sprzedać ten cały syfiasty sprzęt, no po prostu calutki. Okej, spotkać się w kościele z kimś tam, okej, nie ma problemu. To się zrobi. Jak on się tu znalazł tutaj niby? Oni tu wszyscy są cały czas, tak? Teraz stąd wychodzę. Poszedłbym z chęcią do sanktuarium. Oczywiście nie mogę, tak? Też nie ma tu żadnych wrogów. Dobra, są wrogowie, ale... Ja pierdolę, się wkopałem. No kurwa, nie przepychaj się. Dobra, lecimy po to. Jak mam stąd wyjść? Halo, pomocy. No idź. Zarąbiliście. O kurwa, mina, 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 mina. Miał rację z tymi minami. Są tu miny. Czyli nie kłamał. Aha. Ja ateistą? Po czym to poznajesz?
Przeszukajmy i wróćmy moje śmieci tam. Świetnie. Tymczasem ja bym wziął stąd moje. So what's your story? Looking to trade? Rob me? Or just ask directions to Diamond City? Your money, all of it, now. Yeah, yeah. I know the drill. This ain't my first mugging. Here. Now leave me alone. Okay, that was... Ah, the robber. Hey, I paid up, so get lost. No, nie mogę już pohandlować z tobą, aha. O mój Boże, Kacper, daj mi kurczaczki. O mój Boże, jak ja bym sobie kurczaczki zjadł. Z chęcią bym zjadł sobie, kurde, no. No jedną wyrzutnię rakiet mógłbym sprzedać w sumie. Sorry Seba, sorry. Niespecjalnie, zdenerwowałem się, kurde. Dlaczego kanibal? No, chcę uzupełnić. A, ja kurczaczki, dobre żarty. Zjadłem sobie sędzią. Możemy kupić ten pistolet plazmowy, co? Brzmi dobrze. No nie wiem, zobaczymy sobie, jak to broń strzela. Albo lepiej nie, nie wiem. To niby jest, a miotacz ognia. Grzesz się głodny zrobiłem. Dużo tego ma.
Tymczasem wziąłbym od niej amunicję. Ogniwo fuzyjne. Dużo ona sobie życzy za to. Ale w sumie dużo z tej broni strzelam, więc trochę bym tego wziął w sumie z troszeczkę, tak gdzieś o... Tak gdzieś z 50. I będzie spoko. Okej. Okay. Tymczasem miałem zrobić... Struktury? Nie. Rzemiosło. Jednak nie. Sklepy, o. Sklepy miałem zrobić. Muszę rozdać w tym. Muszę rozdać te punkty w burmistrze. Już daję punkt w burmistrza, akceptujemy. Bierzemy sobie sklepy. Co, mam po prostu to postawić? Drewna nie mamy, serio? Muszę cię drzewo rozłożyć, bo nie mamy drewna. Seba, no wiedziałem, że mam nowy poziom, spokojnie. Tymczasem jeszcze powinienem zrobić coś z tą wodą. Elektryczność nie. Nie mam żadnej gumy, nic. Musiałbym kogoś przydzielić do tego, nie? No niestety nie mam kogo chyba. No bo ten jest przy tym. Jak jest przy tym, to nie mogę do niczego innego dać go. Jeden, dwóch, trzech. Jeszcze jeden gdzieś powinien być. Taki, który nic nie robi. Nie wiem, gdzie może być jeszcze jeden. Bo to jest czterech mieszkańców. Tej nie mogę do niczego dać. A nie wiem, czy ona się liczy jako mieszkaniec. Cholera wie. No nie wiem. Zrobiłem to mimo wszystko, no ale potrzeba chyba ludzi, żeby obsługiwać mogli to. Nie wiem, skąd wytrzasnąć tu więcej ludzi za bardzo. Wiecie może, skąd tu ludzi wytrzasnąć? Co ja muszę zrobić, żeby przyszli tutaj? Hmm.
Umocnianie. Elektryczność. To są różne. A to... Okej, trzeba gdzieś rozłożyć coś, co jest z gumy. Potrzebujemy gumy. Tylko skąd wytrzasnąć gumę? No, co z tym radio mam zrobić? No kurde, nie mam skąd gumy wytrzasnąć. Mam stal. Nie wiem, czy akurat stali potrzebowałem. No dzięki, że za podpowiedzi. Ale co dalej mam zrobić? Skąd mam gumę wyczesnąć? To jest pytanie. Gdybym był gumą, to gdzie bym się schował, kurde, nie wiem. Pod kurde łóżkiem bym się schował. Tkanina, dobra. Nie mam pojęcia, kurde, gdzie może być guma. Tutaj gdzieś w czymś może być guma w ogóle. Lodówkę muszę znaleźć, no do jasnej czasy lodówkę muszę znaleźć. Czy oni mają tu lodówki? Drewno. Stal. Dobra, no i co z tym? No jeszcze potrzebuję perfidnie jednej gumy. W sklepie spróbuj. Dobra, ale którym? Czekajcie. Ja wiem skąd gumę wytrzasnąć. Kurde, że nie pomyślałem o tym. W sanktuarium jest mnóstwo gumy. Tam jest sama guma po prostu. Zapomniałem o tym. Przecież tam leżą wszędzie kurde opony dookoła. No to musi być guma. Tadam. Okej, zarąbiście. No, Kacper, opony. Cześć, ziemniak. Okej, teraz robię. No ziemniak wiem już. Już ogarniam. Już postawię to. Jak to dalej nie mam gumy do jasnej ciasnej? Przecież tam gumę wziąłem, mnóstwo gumy. What? What?
takim kurwa prawem nie mam. To jest placówka zbieractwa. Do czego to służy? Tam było chyba opisane. Kurwa, gumy mi zabrali. Jakie złodzieje w ogóle? What the fuck? To jest jakaś beka chyba. Totalna. Zarąbali mi gumę po prostu. Zarąbali mi tyle gumy, że głowa mała. Ja pierdzielę. Dobra, wezmę beton. I chcę stąd wziąć gumę. Dlaczego te gumy nie przychodzą pomiędzy tymi? Że to wszystko nie przychodzi pomiędzy innymi bazami? Powiedzcie mi, jak zrobić, żeby pomiędzy innymi się łączyły, bo ja słyszałem, że muszę burmistrza zrobić, to zrobiłem burmistrza na drugi poziom, a to dalej nie chce się przesyłać. Może to? Na pewno jest jakiś sposób, żebym nie musiał tego nosić za każdym razem. Macie jakieś pomysły? Kurde no. Dobra, i teraz robię elektryczność, różne. No nie wiem, o co chodzi w ogóle. Może jakoś mam to zrobić jeszcze. Mam perka, może muszę to wykorzystać. Zobaczmy, jak to wygląda tutaj w perkami. Perki, perki, perki. Mam perek tutaj. Możesz budować sklepy i stanowiska w obozach warsztatowych. Osadach, Jezu, nie obozach. Co to znaczy? Nie muszę coś zrobić? No tak, ziemniaki są przechowywane, ale dlaczego te materiały, które są tu, nie są też tam? To jest pytanie. Przed chwilą musiałem przenieść to wszystko. Potrzebuję miedzi jeszcze, więc pójdę tam i ogarnę miedź. Gdzieś jeszcze byłem, kurde. Jaki prąd? Kacper, jaki prąd chodzi?
A tymczasem zakończył tutaj ten epizod na tu YouTubie.